plany są takie bardzo ambitne, myślę. Miałyśmy oczywiście taki trochę krótszy czas do przygotowania, a myślę, że się udało postawić taki bardzo ciekawy sezon. Udało się zaprosić bardzo fajnych twórców, bardzo fajnych reżyserów, po moim zdaniu. Będzie u nas reżyserował Paweł Aigner na przykład, będzie reżyserował Marek Zakostelecki, czeski scenograf i reżyser, już znany polskiej widowni z Teatru Lalka, z Teatru Gulliver w Warszawie. Będzie reżyserował Lukasz Kos, będzie reżyserowała Pia Parton, właśnie reżyserka młoda, która to będzie jej pierwsze doświadczenie z Teatrem Lalek. To jest właśnie jeden taki zamiar nasz, zrobić takie zamieszanie trochę i można zburzyć taką granicę między Teatrem Lalek i resztą właśnie stylów teatralnych. Będę cykl takich czytań właśnie sztuk współczesnych, bo chcemy właśnie postawić dramaturgię na współczesnych sztukach. To znaczy będziemy też zamawiały sztuki u znanych dramatopisarzy, jak polskich, tak zagranicznych. Co dalej? Zgłosiliśmy konkurs na projekt dla Bajkobusu, najmniejszej to sceny naszego teatru. Tak jesteśmy ciekawi, co z tego zejdzie. No i chcielibyśmy właśnie zrobić taki festiwal na koniec sezonu tutaj. Festiwal albo przegląd, można lepiej mówić. Jednak właśnie będziemy prezentować swoje spektakle, te nowe z tego sezonu, ale też byśmy chcieli zaprosić spektakle gościnne, wyreżyserowane przez reżyserów, którzy reżyserowali w tym sezonie u nas, żeby widzowie naszym miały możliwość porównania właśnie pracy tych ludzi, którzy tutaj pracują. No to znaczy, takie są plany. Myślę, że jeżeli się wszystko udaje, to będą trzy takie duże premiery i będzie chyba 5 albo 6 takich mięcich premier właśnie dla sceny środniej. Tak. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie jest ta publiczność dziecięca taka podstawowa, najważniejsza. Myślę, że to ma sens i dla mojemu to jest właśnie, to by miało być takie podstawowe kierowanie tego teatru, ale równocześnie właśnie mam nadzieję, że się udaje zbudować taką poetykę, albo stworzyć taką poetykę, która bude bliska jak właśnie dla dzieci, tak dla dorosłych. Bo myślę, że jest bardzo fajne, jeżeli się takie dwie generacje właśnie spotkają w teatrze i śmieją się razem. To myślę, że to jeżeli by się udało, to byłbym bardzo szczęśliwy.